Sponsorem programu jest dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live. Zgodnie z obietnicą w Onet Rano dziś w wydaniu specjalnym pierwszy nasz gość, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Już pani przygotowana, że ta kampania do końca właściwie może potrwać właśnie tak, jak choćby ta nasza rozmowa? Tak naprawdę kampanii nie ma, a rzeczywiście musimy przyzwyczaić się do tego, że tak rozmawiamy. Rozmawiamy z dziennikarzami, ale także z przyjaciółmi, z częścią rodziny. Musimy ograniczać kontakty i musimy nauczyć się takiego innego, bardzo trudnego życia, bo ludzie są jednak, lubią być razem, lubią ze sobą przebywać i ten dystans, na szczęście mamy teraz tę możliwość rozmawiania przez internet, no jest bardzo trudny dla wszystkich, szczególnie dla dzieci, dla rodziców. Nie da się prowadzić skutecznej kampanii właśnie w taki sposób? W ogóle nie ma prowadzenia kampanii. Jak możemy prowadzić kampanię w tej chwili, kiedy mamy naprawdę bardzo ważne problemy do rozwiązania? Wiemy, jak wygląda sytuacja z koronawirusem. Wiemy, bo przecież rozmawiamy i monitorujemy, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia, w szpitalach, jakie tam są bardzo poważne problemy. I wiemy, że przed nami bardzo ważny temat, czyli polska gospodarka, zapewnienie miejsc pracy. Jeżeli nie zrobimy wszyscy jakiegoś poważnego, odpowiedzialnego działania, nie podejmiemy zobowiązań, rząd nie podejmie zobowiązań i za chwilę miliony Polaków stracą pracę. To są tematy dnia dzisiejszego. Kampania naprawdę może poczekać, bo teraz Polacy są zajęci kompletnie czymś innym i ja ich rozumiem, bo tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość. Ten pakiet gospodarczy, który wczoraj zgłaszaliście w taki, a nie inny sposób, bo sytuacja jest taka, a nie inna, to oczywiste, to nie jest element kampanii? Nasz pakiet, który przygotowaliśmy, i to są już ustawy przygotowane, robiliśmy przez kilka tygodni, rozmawiając właśnie z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy martwią się, że stracą pracę, bo szukaliśmy rozwiązań takich, które zapewnią, że na początku kwietnia wiele osób dostanie pomoc, że będą miały z czego żyć. Czekamy na propozycję rządu. Mam nadzieję, że ta ustawa się pojawi, ale wydaje mi się, że powinniśmy szybko naprawdę te decyzje podjąć. Jest zgoda wśród opozycji, że to są tematy, które nie mogą być odłożone na późniejszy termin. A my zajmujemy się wszystkim innym, a nie tym, co najważniejsze. Dzisiaj, jak popatrzymy na Rzeczpospolitą i na pytanie, które padło w sondażu, czy wybory prezydenckie powinny być 10 maja, pani elektorat mówi wprost, prawie 100% ludzi nie, Lewica to samo, PSL, Kukiz to samo, Konfederacja nawet prawie to samo. Natomiast elektorat Andrzeja Dudy w większości mówi, możemy spokojnie zrobić je 10 maja, więc patrząc nawet na logikę życia politycznego, skoro elektorat chce, no to kandydat mówi, róbmy. Ale jest coś takiego jak odpowiedzialność. Jest coś takiego jak odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za społeczeństwo, za kraj, w którym żyjemy. I tak lekko mówienie, możemy zrobić w maju wybory, jest nieodpowiedzialne. Dzieci nie mogą chodzić do szkoły, rodzice muszą mieć wielki wysiłek, żeby zorganizować im pracę w domu. Zresztą nie wszystkie dzieci mają dostęp jeszcze do łączenia elektronicznego. To jest problem, że część dzieci jest wykluczona. Mamy wiele problemów, a mówienie, że możemy zrobić wybory, kiedy nie jesteśmy w stanie zapewnić szpitalom maseczek, sprzętu ochronnego, skoro rząd tego nie potrafi zapewnić, to jak sobie wyobraża zorganizowanie wyboru? Skoro nie możemy powiedzieć. Może gromadzi je dla Państwowej Komisji Wyborczej. Pół żartem, pół serio mówię, ale zastanawiam się. Ale to jest dramatyczny żart, bo naprawdę. Ja wiem, jak to wygląda. Natomiast zastanawiam się jednak, co siedzi w głowach tych, którzy mówią, spokojnie jesteśmy w stanie to zrobić, bo nie są, to są najważniejsi ludzie w państwie, więc może oni wiedzą coś, czego my nie wiemy, że uspokajają nas i mówią, 10 maja będzie bezpieczne. Też uspokajali nas, kiedy pytałam się, jak jesteśmy przygotowani do koronawirusa. Mówiono, że straszę. Okazało się, że sprzętu maseczek nie ma. Kiedy mówiłam o testach, mówiono, że to jest niepotrzebne. WHO mówi, testy są potrzebne. Kiedy mówimy o problemach, słyszymy, że wszystko jest w porządku. Nie jest wszystko w porządku. I my jako społeczeństwo, jako naród stajemy przed wielkim wyzwaniem. Jestem pełna podziwu dla Polaków, którzy stosują się do zaleceń ministra zdrowia, którzy rzeczywiście starają się ograniczyć
ograniczyć kontakty, zachowują się racjonalnie i ja mam nadzieję, że dzięki odpowiedzialności Polaków zatrzymamy tę epidemię, ale już teraz musimy myśleć, co będzie dzień po, przygotowywać się do tego, jak odbudować cały system naszego społeczeństwa, jak odbudować system gospodarczy, jak umożliwić dzieciom jak najszybsze przyjście do szkoły, ja się zgadzam. Nie mówienie o wyborach. I chętnie o tym porozmawiam, o tej przyszłości po, natomiast mamy sytuację tu i teraz. I teraz dlaczego w takim razie wciąż pani i inni kandydaci opozycyjni są kandydatami w wyborach prezydenckich? Jesteśmy kandydatami w wyborach prezydenckich, bo oczekujemy i właściwie żądamy, żeby termin wyborów został przeniesiony. Przeniesiony na termin bezpieczny dla Polaków, kiedy będą mogli bezpiecznie kontaktować się ze swoimi kandydatami, bo mają do tego prawo, żeby poznać ich programy, poznać ich i z nimi rozmawiać i żeby byli bezpieczni idąc na wybory. To jest decyzja, którą musi podjąć rząd, nie może się chować za nikim, musi wyjść i powiedzieć, nie, te wybory nie powinny się teraz odbyć, musimy je przełożyć na inny czas i tego oczekuję od polskiego premiera. Może wasza presja, gdybyście nagle wszyscy powiedzieli, nie startujemy, na placu boju zostaje tylko jeden kandydat, może ta sytuacja, ten wstyd sprawiłaby, że wyborów by nie było. Wszyscy kandydaci opozycji do tej pory mówili jednym głosem. W tej chwili pojawił się nowy kandydat. Do 26 jest termin, ostateczny termin zgłaszania kandydatów. Mam nadzieję, że 26 będziemy mogli tę sprawę zamknąć. Czyli na przykład wycofać się? Przełożyć wybory. A rozważa pani w ogóle taką możliwość, że wycofuje się pani z tego wyścigu? Jeżeli nie będzie możliwe prowadzenie wyborów w normalny sposób, ale to nie jest zadanie dla kandydatów, to jest zadanie dla premiera, który musi podnieść głowę i powiedzieć, nie da się tych wyborów w tym terminie przeprowadzić. Stoję na straży Konstytucji Wolności Obywatela, wprowadzam stan i przekładam wybory. To jest zadanie dla premiera. To premier bierze za to odpowiedzialność. To premier będzie brał odpowiedzialność za to, jeżeli nie odwoła wyborów. No, wszystko na razie na to wskazuje, że ich nie odwołuje. Prezes mówi, nie odwołujemy. Andrzej Duda mówi, nie odwołujemy. Premier mówi, nie odwołujemy. Nie ma ważniejszych osób w państwie, które miałyby powiedzieć co innego. To może czas, żeby cała trójka panów zobaczyła, jak wyglądają ulice w Warszawie, żeby zatelefonowali do zwykłych Polaków i zapytali się, jakie mają problemy i czego się boją. Może powinni zobaczyć, jak wygląda świat na zewnątrz, bo może przebywanie zbyt długie w gabinetach odcina ich od rzeczywistości. Prezes niedawno powiedział, to teraz się trochę zmieniło, od dziś dosłownie, że właściwie to można robić sobie spotkania do 50 osób i nie będzie z tym żadnego problemu. Naprawdę nie da się robić jakkolwiek inaczej kampanii na mniejszą skalę, ale wciąż skutecznie? Jeżeli nie może się spotykać więcej jak dwie osoby, to nie można prowadzić kampanii, a przecież nie wszyscy Polacy mają dostęp do internetu, nie wszyscy Polacy czytają gazety, nie wszyscy Polacy mają dostęp do wszystkich stacji telewizyjnych. Jeżeli część Polaków czerpie wiedzę o Polsce tylko z jednej stacji telewizyjnej, to ich obraz jest trochę inny niż to, co my widzimy na co dzień. Czy Andrzej Duda dzisiaj z wami innymi swoimi rywalami gra fair? Pan prezydent nie gra fair, wykorzystywał, bo nie wiem, co będzie się działo dziś czy jutro, swoje uczestnictwo w otwieraniu fabryki środków dezynfekcyjnych, których i tak na stacjach nie ma. Pokazuje się w takich miejscach, a powinien zrobić to, co robił. Ostatnio rzeczywiście zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i była tam szansa porozmawiania o tym, co wspólnie musimy zrobić. Ale pan prezydent powinien bardzo teraz uważnie odgraniczać to, co jest zadaniem prezydenta, a co jest kampanią wyborczą. Powinniśmy szanować się nawzajem. Myślę sobie teraz o tej przyszłości, o której zaczęliśmy rozmawiać, zakładając, że powiedzmy, że wybory się nie odbywają w terminie. Skoro igrzyska się nie mogą odbyć na jesieni, to podejrzewam, że jednak z polskimi wyborami będzie inaczej, ale nie dam sobie uciąć ręki. Natomiast na ile ta sytuacja dzisiaj wpływa na zupełnie inne skonstruowanie, zupełnie innego programu wyborczego w przyszłości? To prawda, bo ja swój program szykowałam zupełnie do innych czasów, ma pan rację. Mówiłam tam bardzo dużo o bezpieczeństwie i bardzo mówiłam dużo o tym, że bardzo ważna jest ochrona zdrowia. Mówiłam o tym, że ważne jest nasze bezpieczeństwo także dotyczące informacji. Chciałam, żeby powstała rada zapewniająca bezpieczeństwo informacyjne, dlatego że w dzisiejszym czasie żyjemy w wielkim takim chaosie informacyjnym. Jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji, wiele hejtu, to się dzieje. Ale teraz Polacy mają już inne doświadczenia. Zobaczyli, że w XXI wieku nagle z dnia na dzień mogą być zamknięci w domach nie dlatego, że pojawił się jakiś wróg, tylko jeden mały wirus. Że musimy być solidarni
bo to nie jest, ja jestem powiązana z każdą inną osobą. Jeżeli ja będę przestrzegała zasady, oszczędzę, mam nadzieję, zdrowie i życie tej drugiej osoby. To jest zupełnie inne myślenie o naszym społeczeństwie w tej chwili, więc trzeba zacząć to wszystko na nowo wymyślać i opowiadać. Bo do tej pory wiadomo, że każdy mówił o edukacji, każdy mówił o służbie zdrowia, każdy mówił o ekonomii. Dzisiaj to są zupełnie inne definicje ekonomii, edukacji i służby zdrowia. Czy pani jest gotowa już na zupełnie inną opowieść? To wszystko, i edukacja, i ochrona zdrowia, to wszystko jest bardzo ważne, ale bardzo ważne jest teraz to, co w nas się zmieniło w Polakach. Czy my potrafimy już znowu myśleć o sobie jako społeczeństwie i o wspólnocie? Czy będziemy mogli czy dzięki temu, tej epidemii, będziemy mogli zacząć działać znowu wspólnie, a nie obok siebie? To jest bardzo ważne i czy my ten egzamin po prostu zdamy? Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka na prezydenta RP, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Zdrowia i spokojnego dnia. Wszystkiego dobrego. Nawzajem. Dziękuję. Sponsorem programu był dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live.